około godziny 21:20 od dyżurnego KPP w Nysie otrzymaliśmy polecenie udania się na ulicę Piłsudskiego, gdzie miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego wraz z naczepą. Po przybyciu na miejsce ustaliliśmy, iż kierujący samochodem ciężarowym stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z wiaduktu, niszcząc barierę, częściowo zawisł. Przez okres 22 lat, jak prowadzimy firmę, po prostu pierwszy raz nam się zdarzyło, że tir spadł z wiaduktu.